Jestem powstańcem warszawskim. Nazywam się Walentyna Słonecka. Mając lat 16, uczestniczyłam w naszym powstaniu. Z całym sercem byłam za wolnością. Dlatego nie było w moim organizmie jakiegoś strachu, tylko była jakaś nadzieja i radość, że się wyzwolimy z niewoli, że będziemy nareszcie wolni i szczęśliwi. Ponieważ teraz jest identyczna sytuacja na Ukrainie, dlatego jesteście nam, bracia Ukraińcy, bardzo bliscy sercu naszemu i wspieramy was, słucham codziennie wiadomości i oczekuję ciągle czegoś dobrego, z czego my i wy będziemy mogli się cieszyć. Nazywam się Zbigniew Wiesław Rylski. Jestem oficerem rezerwy, stopień podpułkownika. Jestem powstańcem warszawskim, który brał udział w Warszawie, przeszedł cały szlak bojowy z batalionem, w którym służyłem, czyli w parasolu. Oddział specjalny. Moja młodość była taka, że w latach, kiedy chodziłem do czwartej klasy szkoły powszechnej, uczyłem się języka ukraińskiego, nie pamiętam go kompletnie, ale zetknąłem się po raz pierwszy ze sprawą Ukrainy, a dzisiaj jestem zaskoczony tym, co się dzieje na świecie, co robi ten drań Putin, który oszukuje swoje własne społeczeństwo, bo zabierał ich na ćwiczenia manewrowe i wymawiał im, że oni jadą na manewry, a tymczasem oni byli przygotowywani do tej akcji, którą przeprowadzają teraz. Jest to barbarzyństwo straszne. Nie mogę się z tym pogodzić, jak patrzę w telewizji i widzę tam, jak wy się zmagacie z nimi i jesteście dla mnie wielkimi bohaterami. Zachowujecie się tak, jak myśmy się zachowywali w czasie powstania warszawskiego. Ja osobiście i moja cała rodzina przeklina tego człowieka. Jesteśmy ludzie wierzący, ale mimo wszystko przeklinamy jego. I gdyby była jakaś okazja, żeby jego unistożyć, jak to się mówi po rosyjsku, to bym to sam tego z przyjemnością dokonał. Drodzy słuchacze, to będzie apel do kobiet, i młodych, i starych, chociaż kobiety się nie starzeją. Słuchajcie, myśmy przeżyli piekło w czasie powstania. Ginęły dzieci, ginęli dorośli. Kobieta od początku życia do końca jest potrzebna mężczyznom, ponieważ zawsze potrzebują opieki, czy to małe dziecko, czy dorosły. Postarajcie się dorównać im. Nie mam na myśli zabijania, ale ochronę tego, co jest wam najdroższe. Waszych dzieci, waszych mieszkań, tak zwanego ogniska domowego. Myśmy o to walczyli przez 63 dni. Jeżeli mam porównywać naszą sytuację w czasie powstania warszawskiego i sytuację Ukraińców, bo mówię teraz o ludziach, w chwili obecnej, w chwili ataku Rosjan, no trudno te dwie walki porównać. Można porównać, dlatego że obydwie strony walczą o wolność. To znaczy, my walczyliśmy o wolność i Ukraińcy walczą o wolność. Mogę współczuć narodowi ukraińskiemu, że został tak brutalnie potraktowany. Kiedy patrzę na to, co pokazuje telewizja dla niedoletnich ludzi, kiedy patrzę na te kobiety z dziećmi małymi na ręku, w wózku, z jakąś jeszcze walizką idącą, przypominają mi się te trudne czasy z czasów mojej młodości, kiedy przeżywaliśmy podobną sytuację w 1939 roku.
bardzo tym ludziom współczuję. To są ludzie, którzy nic nie zawinili, prawda? Nie są politykami, są zwykłymi ludźmi, którzy by chcieli pracować, żyć normalnie, wychowywać swoje dzieci. Tymczasem powstała taka sytuacja, że uciekają, wynoszą się nie wiadomo gdzie. Jest to niewątpliwie jakaś poniewierka. Nigdy żaden najbardziej gościnny dom nie zastąpi własnego domu. Nigdy. Doszedłem do jednego wniosku jeszcze w tym swoim młodym okresie życia, że nie ma nic ważniejszego, niżeli wolność i niepodległość. O to niewątpliwie należy walczyć i trzeba walczyć. Nie ma życia inaczej. Doskonale wiemy, co to znaczy, jak jesteśmy oblężeni i chcieliśmy przynajmniej słowami wesprzeć tych, którzy muszą walczyć. Bo nie możemy inaczej. Chociażbyśmy chcieli. Ja myślę, że Polacy może dlatego, że my mamy za sobą bardzo trudne doświadczenia, to chcielibyśmy, tak jakbyśmy tylko mogli, wesprzeć teraz tych, którzy potrzebują pomocy. I że to jest prawdziwe, że to nie jest to, że wie pan, po prostu bardzo, bardzo chcieliśmy ich wesprzeć i powiedzieć im, że my rozumiemy, jaka jest ich sytuacja i że chcielibyśmy ich, żeby ich ułatwić trochę życie. No a czy to się wszystko udaje, to ja nie wiem. Z przerażeniem oglądam te właśnie obrazki, jak pan nazwał. I wspominam, jak ja też przeżywałam w czasie powstania, jakie były tragedie, jak zniszczone miasta, ranni ludzie, tragiczne momenty po prostu. Wiem, mam te 97 lat i uczestniczyłam w tych wszystkich przeżyciach i bardzo wam współczuję. I proszę, wytrwajcie, bo niepodległość jest najważniejsza. Bądźcie dzielni i wytrwali. No, chciałbym przede wszystkim pozdrowić wszystkich żołnierzy, wszystkie osoby cywilne, wszystkich, co walczą na Ukrainie o swoją wolność. Ja jako powstaniec warszawski mam duże doświadczenie, mam duże przeżycia, bo ja to, co przeżywacie teraz wy, to ja to ileś lat temu przeżywałem. No, wojna to jest coś okropnego, jeżeli jeden kraj napada na drugi kraj, to jest coś okropnego, ile ludzi ginie. I to ludzi, co właśnie nie powinni ginąć, z jakiej racji oni giną w ogóle. Dlatego, że komuś się coś tam nie spodobało. Także ja serdecznie pozdrawiam wszystkich walczących na Ukrainie. I życzę wam rychłego zwycięstwa, bo nie może inaczej być, tylko zwycięstwo. Brońcie się, nie dajcie się, bijcie, palcie te czołgi, tak jak my żeśmy palili w czasie powstania. Kochani moi, mówię do was po to, żeby was podtrzymać na duchu. Bądźcie radośni, walczcie dzielnie. Jestem powstańcem warszawskim. Przeżyłam 30 dni powstania w warunkach tragicznych. Nie mieliśmy ani uzbrojenia, a bardzo szybko ani wody, ani światła, ani jedzenia. Nic, ale patrzyliśmy w przyszłość radośnie. Wam stara się pomóc cały świat, a myśmy życie spędzali tylko w piwnicach. Nie mieliśmy później ani opatrunków, żadnych szpitali, wszystko było bombardowane. I ja ratowałam ludzi, byłam sanitaruszką i nawet pod koniec
zastrzyki rannym robiłam igłą wypaloną nad zapałką. Ale nie baliśmy się, byliśmy młodzi, pełni nadziei. I tego wam życzę z całego serca. Nie poddajcie się, walczcie, patrzcie optymistycznie na świat, na siebie i życzę wam jak najszybszego zakończenia tej strasznej rzeczy, która teraz was spotkała. Pozdrawiam serdecznie i wszystkich ściskam i całuję. Bądźcie dzielni, bądźcie optymistyczni. Cały świat wam stara się pomóc. I na moment nie traćcie nadziei. Sąsiadów, do naszych przyjaciół z Ukrainy. Trzymajcie się. Pamiętajcie o jednym, że każdego wroga można zwalczyć. Że z każdym wrogiem, przed napaścią każdego wroga można się obronić. A jeżeli nawet człowiek przegrywa, to za to zachowuje swoją godność i honor. Nie poddawajcie się. Myśmy też walczyli o niepodległość ojczyzny. Nie mieliśmy co jeść. I to, co było największą zmorą, to był brak amunicji. Konkretnie amunicji, prawda? Oczywiście nie mieliśmy ciężkiego sprzętu, prawda, przeciwlotniczego. Nie mieliśmy jakichś ciężkich dział, które by pozwalały nam odegnać wojska niemieckie, ale mieliśmy wolę walki. I to wierzymy, że naród ukraiński ma tą wolę walki. Jesteśmy dumni, że nasi sąsiedzi nie zlękli się gruźb władcy Federacji Rosyjskiej, pana Putina, i bronią swojej ojczyzny. Jesteśmy z wami i na miarę naszych możliwości będziemy was wspomagać.